Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można zrobić placki ziemniaczane i z mięsa mielonego. Myślę, że taką porcją można się najeść. Na to śmietany troszeczkę zmieszanego razem. Jest to bardzo smaczne danie, bardzo syte danie, a więc można powiedzieć dla każdego. Zobaczycie, że coś innego będzie naprawdę smaczne i bardzo, bardzo syty. A więc przechodzimy teraz do tego dania. Co potrzebujemy? Około 500-600 gram ziemniaków. Ja tutaj mam 3 ziemniaki duże, a więc to będzie z 600 gram, ponieważ sobie już to odważyłam. Zaczynamy teraz szybciutko tarkować. A więc taki obiad jest naprawdę w pół godziny gotowy. Zaczynam teraz tarkować te ziemniaki. I ponieważ pokazałam Wam już ziemniaczane placki z cukinią i mięsem mielonym, ale Wam pokazałam na tym grubszym sicie. Dzisiaj chcę Wam pokazać na tym drobnym sitku i też z mięsem mielonym, ale już bez cukinii. Zaczynam teraz tarkować. I już mamy starkowane te ziemniaki. Teraz musimy jedną małą cebulkę również starkować. Gdyby było za dużo wody, możemy troszeczkę z 2-3 łyżki tej wody tak ściągnąć. I resztę zostawiamy. Teraz do tego dajemy około 200 gram mięsa mielonego. I teraz to wszystko mieszam. Do tego płaska łyżeczka soli. Możliwe, że będzie za mało, to dosypiemy. Pieprzu czarnego. Też płaska łyżeczka. Zobaczymy, czy starczy. Możemy dać słodkiej papryki. Pół łyżeczki słodkiej papryki. Z pół łyżeczki tej mojej czubrycy. Z pół łyżeczki tymianku. I z łyżeczka ziołowego pieprzu. Mieszamy to. Jedno żółtko. I jedno całe jajko. Mieszamy. Na koniec 2-3 łyżki mąki pszennej i z 1 łyżka mąki. Z 1 łyżka mąki ziemniaczanej. Mieszamy to wszystko. I próbujemy, jak to smakuje. Mało soli, a więc jeszcze z 1 łyżeczka soli musi być. Ponieważ mięso wsiąknęło, sól, ziemniaki również. Może postać z 5 minut i dajemy na patelnię. I przechodzimy pomału już do smażenia. I na początek wlewamy z 1/3 szklanki oleju. Ponieważ one muszą się ładnie w tym oleju smażyć i później będziemy tylko troszeczkę dolewać. Teraz olej się już grzeje. W międzyczasie możemy sobie zrobić śmietanę. To znaczy, możemy sobie wziąć 2 łyżki śmietany, takiej gęstej, 18, czy jaką macie, czy 24, czy 12 i z łyżkę 2 jogurtu. Jogurt jest również wskazany, to nie będzie tak tłusto. 2-3 łyżki. Mieszamy razem. I to damy po tych plackach. Możemy troszeczkę posolić. I do tego możemy dać troszeczkę, trochę szczypiorku i koperku. Tak dla aromatu. Kto chce, może dać troszeczkę pieprzu.
czarnego, kolorowego. I to sobie czeka. To sobie jeszcze postało troszkę, zanim ten olej się tutaj zagrzał. I ja jeszcze raz spróbuję. Super. Dobrze słone, nie za ostre, smaczne, pieprzne. A więc myślę, że będą one też również dobrze smakować. Nakładamy już te placki. Olej się już nam rozgrzał. Damy może na pełny ogień. I później, jak nałożymy, możemy zmniejszyć o 1/3, czyli na 7, i one będą się rumienić z obu stron, ponieważ to jest mięso, musi być troszeczkę dłużej smażone, ale nie dużo, z minutkę dłużej może tylko i wyłącznie. I nakładamy. Zmniejszamy oczywiście na 6,5 nawet, mam na 9. I możemy już je szybciutko obrócić, żeby one się z drugiej strony również opiekły ładnie. Nastawimy jeszcze czas, żebym ja widziała, ile one potrzebują, żeby Wam to przekazać. Ponieważ ziemniaki też muszą się dosyć długo smażyć, takie placki ziemniaczane, bo w tym czasie też to mięso Wam się usmaży. Proszę zobaczyć, tu mam następne sałatki z cukinii. Tym razem wszystkie są już z kiri, czy wszystkie są z te z curry zrobione. Była tak smaczna, że polecam Wam naprawdę, żeście sobie zrobili. Możemy podać sałatkę z cukinii do takiego czegoś. Na pewno będzie dobrze smakowała. Obracamy jeszcze raz te placki, ponieważ one muszą z obu stron ładnie dojść. Proszę zobaczyć, jak ładnie już wyglądają, już pomijając, że pięknie pachną. I te placki możemy sobie wyłożyć spokojnie na papier. Więc około 5 minut musimy je smażyć. I teraz już wykładamy na papier i wkładamy nowe. Taka porcja, 5 placków, myślę, że starczy. Jak zostaną, można dołożyć jeszcze. Czy oleju mamy dosyć? Możemy usmażyć jeszcze jedną partię tych placków. Tutaj jest 0,5 kg ziemniaków, zobaczcie. I 200-250 g mięsa było. I możliwe, że w tym filmie również pokażę Wam to danie najpierw, te placki, żeby Was zaprosić, zachęcić, bo naprawdę pięknie pachną, fajnie wyglądają i w pół godziny macie naprawdę super danie. A później przechodzimy do tego, jak ja będę robiła te placki. I zmniejszamy na 6,5, żeby nie było za gorąco. I one będą się dosmażać teraz. Co ja teraz chcę Wam pokazać, to jest to, jak on wygląda na przekroju, ten placek ziemniaczany mięsem mielony. Tak wygląda. Teraz kroję, już przestygło troszeczkę. Tak wygląda. I teraz na to biorę sobie troszeczkę śmietany kwaśnej i próbuję. Super. Myślę, że wszystkim przypadnie do gustu. Macie placki już na moim kanale ziemniaczane z indyka sosem po węgiersku. Zapraszam Was. Rewelacja. Pół godziny macie również obiad, może 35 minut. Kroimy drobniutko indyka, robimy sosik, odstawiamy, w międzyczasie robimy te placki. Rewelacja, naprawdę zapraszam Was bardzo. Możliwe, że podam Wam link na koniec. A więc żegnam się z Wami, dziękuję bardzo, dziękuję za łapki
Dziękuję za suby, dziękuję, że mnie oglądacie. Chętnie będę chciała coś Wam znowu za to ugotować, coś z mojej kuchni, takiej prostej, zwyczajnej, domowej. Mam nadzieję, że Wam będzie smakowało. Zapraszam. I tak one już wyglądają. Myślę, że taką porcją można się najeść. Na to śmietany troszeczkę.